przychodzi mi w dniu dzisiejszym, w dniu tak bardzo podniosłym, złożyć jak najlepsze życzenia swoim parafianom i wszystkim mieszkańcom Sanoka. Święta Zmartwychwstania Pańskiego należą do tych najgłębszych, jeżeli chodzi o przeżywanie tajemnicy. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to cały sens życia chrześcijańskiego. W tym się zawiera, w tym jest ujęty. Dlatego też w dniu dzisiejszym, tak wspaniałym, kiedy cała liturgia śpiewa i zachęca nas do radości, życzę wszystkim, aby radość panowała w sercach Państwa. Życzę, aby ten dzień, który się zbliża, był jednocześnie dniem bardzo rodzinnym, aby zbliżał Państwa do siebie, aby w tym dniu umilkły wszystkie spory, problematyka polityczna, żeby rozmawiać na tematy, które łączą ludzi, a nie dzielą. Życzę wszystkim wierzącym, aby pogłębili swoją wiarę, poszukującym, aby odnaleźli sens drogi życia, wątpiącym, aby światło zmartwychwstałego rozproszyło ich wątpliwości, niewierzącym, aby postępowali drogą prawdy, drogą, która wiedzie do odkrycia sensu życia. Wszystkim, którzy przyjechali do Sanoka, również życzę, aby w tym dniu czuli się dobrze, jak u siebie w domu, żeby trwali w jedności. I życzę wszystkim, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w życiu tych, którzy Go kochają. Powtórzę zdanie świętego Augustyna, który mówi, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. I wraz z rozwojem przyrody wiosennej życzę, aby również ożywiła się wiara wszystkich w sens życia i w sens zmartwychwstania. Aby była ona piękna, tak jak piękna jest wiosna, która się budzi, jak piękne jest słońce, które przebłyska, jak piękne są kwiaty, które rozkwitają wiosną. Szczęść Boże wszystkim.